Od tysięcy lat na naszej planecie panował ład i porządek. Nikt nie zakłócał harmonii i równowagi klimatycznej. Nic nie wskazywało na to, że w przyszłości obraz tej planety ulegnie zmianie. Ludność przez wieki żyła w zgodzie z naturą, aż do momentu, gdy zła wiedźma zdołała się uwolnić. Po tylu latach w końcu jestem wolna! Na moją prośbę zniszczę tą planetę! Pierwszym, co postanowiła, było zniszczenie naszej pięknej planety. Nakazała swoim uniżonym sługom, Freoniusowi i Madame Lakierus, zasiać strach i stres wśród istot ludzkich, czego skutkiem była nadmierna potliwość i brzydki zapach spod twarz. Na domiar złego z zazdrości zesłała na biedne kobiety klątwę oklapniętych włosów i porannej szopy na głowie. Za sprawą lakierów do włosów Madame Lakierus obiecała kobietom trwałość fryzur na cały dzień. Zdesperowani ludzie, chcąc pozbyć się skutków zesłanej klątwy, uwierzyli w obietnicę cudownego działania dezodorantów i lakierów. Nie zdawali sobie jednak sprawy, że był to powolny, podstępny i przemyślany plan nieuchronnego końca naszej planety. Z biegiem czasu pojawiło się nowe zjawisko, które zyskało nazwę dziury ozonowej. Aby zapobiec zwiększaniu się tego zjawiska, w roli pomocnika ludzi pojawił się nowy bohater, a był nim Eco Ranger. Został on powołany, aby walczyć ze złem. Eco Ranger stał się jedyną nadzieją na uratowanie świata. To on miał za zadanie stać na straży ludzi i środowiska. Minęła 16. Na ekoinformację zaprasza Martyna Trawnik. Witam Państwa! Dziś w ekoinformacjach coś niezwykłego. W ostatnich dniach w okolicach Wieliczki można spotkać nieznanego bohatera, który stoi na straży środowiska. Udało nam się do niego dotrzeć, a on pozwolił nam zobaczyć, jak działa. Za pomocą ukrytej kamery zobaczymy jego poczynania. Są kontrowersyjne, ale jakże skuteczne. O tym, dlaczego jego działania są słuszne, powie nam profesor Zdzisław Natura. Panie kamerzysto, można? Tak, panie profesorze. Dobrze, więc zaczynamy. Witam państwa serdecznie. Z tej strony Zdzisław Podtlenek. Chciałbym państwu uświadomić parę rzeczy. Mianowicie, jak działają dezodoranty. No więc, dezodoranty są to preparaty, które zawierają substancje bakteriobójcze oczywiście. Najczęściej jest to alkohol etylowy, który ma tą wadę, że szybko ulatnia się ze skóry, a także może ją podrażniać. Efekt stosowania dezodorantów jest taki, że to, czego nasz organizm chce się pozbyć, zostaje w organizmie oczywiście. Trucizny dalej krążą w ciele, a ich obecność może prowadzić do zmian nowotworowych. Chemikalia znajdujące się w dezodorancie przenikają do organizmu oczywiście przez skórę. Ponadto ciepłota nie jest korygowana poprawnie, a także zaburzona jest gospodarka wodno-elektrolitowa. W dezodorantach znajdziemy także związki glinu, które kumulują się w tkance mózgowej, powodując zaburzenia pamięci, koncentracji oraz równowagi. No niestety uszkodzenia komórek nerwowych są nieodwracalne, jak państwo wiecie. Dziękuję bardzo serdecznie za wysłuchanie mnie i to już tyle z mojej strony. Kłaniam się nisko. Profesor Zdzisław Podtlenek.